Siemaneczko, z tej strony Agromat i witam was serdecznie w kolejnym odcineczku na mapie Kaminki. Jest to kolejny odcinek z tej ala serii. Dzisiejszym odcineczkiem, jak widzicie, zaczynamy od przewracania trawy, którą po poprzednim odcineczku kościłem. Jak nie widzieliście, to zapraszam serdecznie, odcineczek już na kanale. Jak widzicie, dzisiaj nowa przynosarka. Mlematna, ta przynosarka była ok, taka z oćwarek, pamiętacie, była zielona. Niestety tamta przynosarka była troszeczkę zbugowana, ponieważ jak przewracałem, to robiło mijaki, a jechała na wolno 5 na godzinę. I to było dla niej bez różnicy. Dlatego stwierdziłem, poszukałem po internecie, no z małych przynosarek znalazłem tylko taką, ze Sipa albo Spottingera. Jednak stwierdziłem, kupimy tego Sipa, bo Spottinger taki bardziej popularniejszy, a ta taka nie. No i mamy taką, też jest mała, do 30 idealnie pasuje. Więc nie ma jakiejś tragedii, że atakujmy. No i dzisiaj widzicie, sobie będziemy przywracali. Ale to nie koniec na ten bytków. Jak w poprzednim odcinku mówiłem, tak też zrobiłem. Kupiłem też talerzówkę, już jedno pole stalerzowałem. Stalerzowałem pole, które wapnowaliśmy po poprzednim odcinku. Jak ktoś też nie widział, to zapraszam serdecznie. No a dzisiaj mówię, po talerzowym, po przywracałem. Zaczynam od przywracania, dlaczego taka kolejność. A jakoś bardziej miałem ochotę na początku, żeby przywracać sobie tą trawę, żeby też już szybciej schła. W kolejnym odcinku chciałbym już tutaj zgrabić tą trawę, raczej odcinkę z prasowania i zbierania, bo nie będę robił, bo to niedawno było na słomie i to tu raczej wam się znudzi. I po prostu w kolejnym odcinku zrobimy właśnie zgrabianie tego siana oraz siewy rzepaku, a zobaczymy się na przykład na kiszonta, bo na jakichś pracach powniwnych, chociaż takich raczej nie będzie, bo jeśli się stalerzymy ostatnie pole, to już raczej nic takiego nie będzie. Czyli tak myślę, że ze dwa odcinki zaczniemy już kiszonkę dla naszych krów. Mówię, to pole sobie sprasuję, pozbieram samą, mówię, nie będę robić tego odcinka, bo nie ma sensu, chyba że chcecie, to dajcie nam znać w komentarzu. No i co, znajdujemy się już w sumie w końcówce listopada, jakby nie patrząc. Za niedługo grudzień, kurczę, za święta wszystko. Tak ten czas leci, już atakujmy. No i z takim, mam taki pomysł ogólnie, jak wiecie, w poprzednim roku, tak na grudzień właśnie, gdzieś od grudnia zacząłem taką ala serię, to składała się chyba z 7 odcineczków i właśnie była taka mapa zimowa, jakiś wywóz drewna, osnieżenie, jakaś orka zimowa. Więc napiszcie, co o takim pomyśle sądzicie. Moim zdaniem spoko pomysł był, mówię, taka seria na okres zimowy by była z tych kilku odcineczków. No jakąś fajną mapę, jakieś fajne mody by się podobierało, też możliwe, że Michał by mi pomógł, bo po prostu byśmy zrobili takie bardzo dopracowane mody zimowe, typowo, że na masę gdzieś jest śnieg, tak po prostu, by to jeszcze lepiej wyglądało. Tam coś w takim stylu może się ogarnie, tam napiszę, co sądzicie, bo moim zdaniem fajny, taki akcent zimowy troszkę poczujemy. Mówię, są jakieś na pewno mody zimowe, jakieś tam choinki pokupujemy, bo to jeden odcinek będzie, nie wiem, robienie, nie wiem, wiecie, paszy krową zimą. Kolejny odcinek będzie na przykład drewno, odśnieżanie, nie wiem, sprzedaż zbóż i naprawdę mówię, tak gdzieś tak 7 odcinków powinno powstać. I mówię, na takich, jakichś takich polskich maszynach, na jakieś polskie, ja powiem, mówię, napiszę, co sądzicie, dobra, składamy ogólnie, gryberka się składa hydraulicznie, jak sami widzicie, nie musimy, że tak powiem, podejść i tego poskładać, to jest naprawdę fajnie. Zgrabiarka, przytrząsarka, przepraszam, mój błąd. Jak widzicie, po naszej prawej sąsiad, nasz daleki, powapnął sobie to pole. To jest to pole tego gościa, co właśnie RCW nam pożyczył, więc no, fajnie, fajnie. Dobra, jesteśmy tutaj. Tak dawno nie grałem, nie pamiętam, gdzie ta przytrząsarka była. Ostawiam tylko ławki, mam nadzieję, że będzie ok miejsce, że tak czujmy. Oczywiście 30 możemy już sobie zaczepić do czego? Do siennika, ale pewne nowe nabyte wam pokażę, jest to talerzówka. Talerzówka chyba 2-4 metra, jest od firmy Bomet. Taka nowa, odmalowana, znaczy nowa, używana, ale odmalowana. Tam jeszcze taki ale kamień, żeby była, że tak powiem, lepsza. A nie, to Famarola jest, nie Bomet, to przepraszam. Żeby była, mówię, lepiej robiła ta talerzówka, z kamień też mam dodany. Zlecimy tą 60-teczką, od razu sobie dźwięki zmniejszę, bo wiem, że ta 60-tka tak drze się, że na nagraniu ostatnio, no, mało co było słychać. Ale zlecimy, to pole sobie talerzujemy, jak wiecie, nie mamy żadnego obornika jeszcze. Ponieważ nie mamy też krowy jeszcze nam nie dają, bo nie mają co jeść, tam jest no lipa. Tam jest no, że tak, to będziemy no po prostu talerzować tak na sucho. Bez żadnych gnojowic, obornika, no tak bywa. No 60 też ma jeden problem tej talerzówki, jest to, że 60 ma ciężko. Bo gdzieś te 7 na godzinę, moim zdaniem troszeczkę talerzowanie powinno być więcej, no ale będzie głębokie talerzowanie, tam orki normalnie. No troszeczkę to się coś nie tak z tą talerzówką, nie wiem pojęcia, dlaczego tak to jest, no nic na to nie poradzę. Czy nie, może 60 ma za mało koni, no ale w realu by z taką talerzówką dała sobie radę.
No trochę średnio, aż tam się w Java schowaliśmy, no ale. Ale wiecie, ta seria służy do takich informacji, a tu cały czas gadam tylko o maszynach. Natomiast słuchajcie, jak widzieliście lub nie, jest dużo premier filmów zrobionych na każdą środę, na kanale 2 grudnia, tam jedna już jest. Są to filmy z serii z Michałem, ponieważ no, mam dużo serii na multi niepokończonych. Jak widzieliście, była faza na serię od małego dużego, potem była faza właśnie na serię z Kubą, czyli na mapie bajecznej. Teraz stwierdziłem, że dla odmiany, żeby ono się nie nudziło, bo wystawiam troszeczkę właśnie tej serii z Michałem, mam nadzieję, że to się spodoba. Ta w sumie fajna seria, bo to było na multi, na dedyku. Tam z tych odcinków tam jeszcze troszeczkę będzie, że tak to jest, no, teraz troszeczkę z tej serii powystawiamy, żeby to jakoś fajnie grało. Panie, jakąś foteczkę trzeba zrobić, że nowy nabytek normalnie. Nie wiem, jaka będzie miniaturka, bardzo chcę zrobić miniaturkę 4 albo z dwóch zdjęć, że są nowe nabytki, jakieś takie fajne szczałki poddawać, zobaczymy. Jak nie zapomnę, to coś w tym stylu zrobimy, że tak to mało. No i na dzisiejszym odcinku, no chciałem to pole do końca stależować. No, powiem szczerze, że no nie idzie aż tak źle. No ile tu chyba w 3 minuty, że będę... No 3 przejazdy to nie ma tragedii, moim zdaniem, więc jest spoko. A wreszcie 60 robimy, jak będzie 60, nawet nie było łyżki, czasu odpiąć, ale powiem wam, łyżka jakiś tam zawsze dodatkowy ciężar, bo ta talerzówka no jednak troszeczkę też waży. Jeszcze właśnie ten kamień. Płytka kamień, jak zwał, tak zwał. Skończyć, mówię, fajny odcinek, będą siewy i zgrabianie, no potem widzimy się na Kiszonce, jak widziałem jedno pole kukurydzy, na tym polu jeszcze nie byliśmy, tam też wam pokażę, gdzie to pole się znajduje ogólnie. No będziemy się wozili Kiszonkę chyba rozrzutnikiem i przyczepą, albo sam przemą, zobaczymy, bo w ogóle tejże autosanki nie użyliśmy, to lipa, bo jest autosanka jeszcze ani razu nie użyta. Trochę średnio, jakby nie patrząc, no ale no, trzeba jakoś to, będzie trzeba te zaległości tą autosanką ponadrabiać, żeby nie było smutno, że jest nieużywana tutaj przez nas. Że tak to no, ogólnie też już wiem, jeszcze nawet jest Sylwester, Maty jeszcze został miesiąc, ale możecie napisać, może już chcielibyście albo i nie. Niekiedy, jak na swojej stronie miałem planów, robiliśmy takie coś, że robiliśmy live'a 4 godziny, czyli na 2024 na nowy rok. Czy w tym roku byście też chcieli, no bo powiem szczerze, nie wiadomo jak to będzie Sylwester, czy nie trzeba jest coś w domu, jak będą w domu to będzie wiadomo, nudziło. To no, taki mam pomysł, więc napiszcie, czy byście chcieli, czy nie i na przykład, nie wiem, pół live'a, nie wiem. Na single fala 2 godzinki gramy z widzami, coś takiego. Moim zdaniem było naprawdę to, no spoko, coś innego było, tak? Tak, więc możecie napisać w komentarzach, chociaż zauważyłem, że na tej serii najmniej komentarzy jest. Po odcinkach na tej zero komentarzy, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego nie chcecie komentować, ale mówię komentujcie, bo to naprawdę komentarze robią dobre statystyki. No i dzięki nim jest film lepiej wyświetlany, więc mówię z góry dziękuję, kto mógł nie komentuje oczywiście. Mówię, no kabina, puszka, możliwe, że kiedyś tej 60 zmienimy sobie na naklaka. Bo z czego wiem, ta 60 ma chyba taką możliwość, a sobie zobaczymy. Panie, ta... Muszę teraz patrzeć, bo tej 60 mam naprawdę od groma. O, to jest ta, ma taką nadkabinę inną też fajną. Co, no może coś się ogarnie. Zobaczymy, ale moim zdaniem naprawdę było spoko. Jakąś lepszą kabinę, no bo ta kabina wiadomo, no puszka jest najgorszą kabiną, która jest możliwa do takiego traktora, jest trochę lipa, ale sobie zobaczymy teraz na spokojnie. Jaką ona może mieć kabinę? O, może mieć jakąś taką czeską, też niespoko, Kunow, naglaka, no ja bym był najbardziej na tym za naglakiem, bo naglak są najwygodniejszy. No ale zobaczymy, może jakieś fajne odcinki, to nie wiem, wiecie, wypożyczamy cyklop, cyklopem zakładamy kabinę, no takie odcinki, no jak ktoś pamięta lub nie. Jest taka seria na kanale. Taka polska tam Zetora, takiego Forter 30 bez kabiny MTZ. Ta seria ma jakąś nawet nazwę, ale zapomniałem. I w sumie powiem wam szczerze, na tej serii, no... też były takie akcje, że tam filmów jakieś tam remontowaliśmy, bardzo mi się takie rzeczy podobały. Jest tu może jakiś podobny pomysł z kabiną, ale to zobaczymy. Na razie jak widzimy, no 300 euro. Ponieważ no mówię, nowa przyrządzka mi kosztowała 5000, a za starą dostałem 2, znaczy chyba tam 1300, nawet nie 2. No są trochę lipa z tą ceną, no, no cóż zrobić, cóż potniem. Ogólnie trzeba jego klasę przedstawić, bo jak mam robić kiszonkę, to chyba jeden tu zawadzał. Więc też to trzeba będzie zrobić, żeby było dobrze. No i jak widzicie, też dużo live na kanale jest. No i właśnie, czy pożyczyła właśnie ta seria, o której mówiłem przed chwilą. Ta z tym Zetorem 30, ponieważ ta seria właśnie kiedyś była zamiast tej, że mówię, tam było rozmowy o kanale,
Ale ta seria potem była nagrana za was i jakoś kurczę, nie chciałem się tego wstawiać, ale wreszcie znalazłem miniaturki i te wszystkie filmy, bo ja troszkę bagam z tym. No i że tak to umiał, no wreszcie ta seria też powróci, dlatego tej serii może być troszeczkę mniej. A na chwilę tamta skoczę, to zobaczymy. Się wszystko zobaczy, jak to będzie. Aby było dobrze, no właśnie. Bo przydałby się lepszy ciągnik, bo jak ja ta sesjonka ma z tą talerówką ciężko. Ogólnie nad nowym ciągnikiem bardzo bym tu chciał MTZ, nie wiem dlaczego. Albo takiego John Deere. Zresztą on jest bez napędu, to raczej nie, może coś, jakieś ruska. O! MTZ82. Albo jakieś inne ruski, ja mam troszkę tych MTZ, więc no jakiś by to na pewno zapasował, natomiast możecie napisać też ogólnie sugestia nowy ciągnik, bo tak bardziej tu się jakiegoś MTZ i tak nie wiem, potem kupić jakiś pług obrotowy, coś w tym stylu, tak się po prostu rozwiąż, a no jednak te ruski są na polskich wsiach naprawdę, no dość dużo ich jest, trzeba tu za dokupić, bo też, albo takiego ruska, no tych rusków mam tu dużo, więc no coś tam się znajdzie, bo za to Ursusa na pewno nie chcę, jakoś. Bo Ursus to musiała być jakaś 14 pewnie ta od Karasia, a no te Ursusy są już tyle wszędzie używane, że no jest trochę to nudne by było raczej. Właśnie chciałem z jakimś MTZ-em. Ale można pisać, czy nie wiem, jaki Zetor, MTZ, bo w sumie no Zetory też są jakieś małe, tutaj mam na przykład o taki, o na przykład takiego. Ten jest taki większy i mam już na pewno 4, więc no. Ale to napiszcie oczywiście co wy sądzicie, to jeszcze musimy zrobić sobie poprzecznika. Bo to mówię, to pole było spoko, bo tutaj troszeczkę jeszcze jakieś reski zostały. Teraz na dół talerzu, i lecimy. Trzeba mięza będzie mniejsza, no ale coś za coś, no trudno. Tutaj trochę resztkę mojego wapna wysypałem też, no dziś musiałem to wapno wysypać, a tylko tu miałem nic, więc mam nadzieję, że się nie pogniewacie. No i co, ja wam dziękuję za odcineczek, trzymajcie się, zostawcie apeczkę w górę, do kolejnego odcinka, na razie, cześć!